jako, że nie mam przebrania. Lepiej byłoby, gdybym się nie zbliżał do tego jegomościa i nie wzbudzał podejrzeń. No, w sumie lepiej tak. No myślę, że jak będziemy się ruszać tak sztormowo, jakby stwierdzić, że jakby udać, że patrolujemy jakby tą Gwiazdę Śmierci, to myślę, że żaden problem będzie. Miałem się zgłosić do sterowni, ale te sturne drzwi znowu się zepsuły. Gdzie jest jakiś droid naprawczy, jak go potrzebuje? Myślisz, że w tych mundurach będziemy mogli użyć terminali? Dobra. To było w sumie easy. Nic się nie stało, to mały wypadek przy pracy. Dobra. Świetnie. Okej. Tu trzeba iść, nie? Myślę, że takim maszem nie zburzę podejrzeń. Aha, no tak. Obawiam się, iż zaplanowano jej likwidację. To musimy coś zrobić. Spotkamy się na statku. O, o dobroć. Nawiązanie do tego kota. Wszystkie windy i główne wyjścia są wyłączone do czasu znalezienia intruzów. Jesteś naszym więźniem i właśnie zabieramy cię do aresztu. Jasne? Pojdziemy uratować księżniczkę. Otem. Zasilanie winnic zostało wyłączone, dopóki nie znajdziecie rebeliantów, imbecyle. Ja. Niedopasowany ten hełm, no. Szef niechcący zabrał mój. I teraz muszę nosić ten. Przykro mi to mówić, ale drzew był na skalibie. Nie odzyskasz już swojego hełmu. Oho, żartuję. Ciekawego. Zabieramy tylko Łukiego do jego celi. Ciągle nie wierzę, że to były droidy, których szukaliśmy. Były normalnie w obręgu. Radzaj już spokój. Kończymy ten karny przyciąg przesądania i będziemy to mieć za sobą. Czemu ja jestem wypuściłem? Dostęp do windy zabroniony, póki ich nie znajdziemy. Nic nie było w sumie. Nic mi to nie zmieniło. Imperialny szmel. Nigdy nie działa.
Cicho. Nic się nie stało. Jak jeszcze jedna osoba mnie zapyta, kiedy może znowu użyć windy, to ją wystrzelę w kosmos. Jak tylko drzwi się znowu otworzą, znaczy. O. Chyba wiem o co chodzi. Czy zrobi się jako coś, żeby dostać się tam na górę? Aż komuś się wydaje nie odbija od tego. Raczej nie pomyślę, żeby zrobić inspekcję. Wreszcie! Stań tu za mnie na dwie minutki, skoczę do łazienki. Gadaj tylko wszystkim o intruzach. Musimy jakoś nakłonić szturmowców, żeby przerwali poszukiwania. No, nas to raczej nie posłuchajmy. Śmieszne, że jestem na tym monitorze. Niby mogę usiąść, ale po co? Co ja mogę tu zrobić? Co ja mogę zrobić? Czekaj tego. Tylko czy to w ogóle zmienia? Jestem bardzo wkurzony, że jednak szef nie dostał mi pensji. Nie dostałem podwyżki za to. Jezu, nie cię. No. No, cię jednak tak działa, nie? Co to za szajs? No, gdybyście się odsunęli może? Domyślałem się, o co chodzi. Wszyscy intruzi zostali znalezieni i zostaną ukarani za przybycie na ten księżyco okręt. Także można już znowu używać windy w ogóle. Słyszeliście Lorda Vadera. Natychmiast jest powrotem łączeń. Windy znowu działają. Biegiem do kantyny, zanim im się znowu skończą nas. Ja też nie. Może powinienem być aktorem. Czyli tym trafimy po prostu do izby zatrzymać. Zgadza się, czuj? Całkiem sporo pięter ma ten statek.
transfer więźnia z bloku 1138. Taki paskudny łuknik. Lubi wyrywać ręce. Zdecydowanie trzeba go zabrać. Nie mam żadnego zgłoszenia. Naprawdę? To możemy go puścić, żeby powyrywał wszystkim ręce, jak pozwoli. Dobra już. Szybko otwierać izbę zatrzymań i zabezpieczyć łukiego. Mogę sobie wziąć miotacz ognia. Może się przydać. Jaki kot. Tylko raczej domyślisz, że takie zgadywanie nie skończy się za dobrze. To był przełącznik światła, nie sterowanie na resztę. Może zauważyliście. Tylko chyba nie zabijamy mi to da. Musiał być chyba jakiś kot. Albo tak jest gadewanka. A nie. Czekaj. Pal się! Mam miotacz ognia! A już się skończyło. Wskazówka. O, trójkąt, takie coś i kwadrat. Okej. Okay. To prostokąt. Nie ma sensu tutaj hałabić, bo nie wiem, czy on się retmi co jakiś czas. Zara, leci mi się po prostu. Nie jesteś aby za niski na szturmowca? Luke Skywalker, przybywam na ratunek. Tędy to się nie da. Też mi ratunek. No to do sypu, pilotu. Daj się tam, ty włochaczu! Nie obchodzi mnie to dzieje! Nie! No to niesamowity zapach odkryć. Mogło być gorzej. Jest gorzej. Trypio, spójrz się! Trypio! Trypio! Gdzie on może być? To jest właśnie ta gniatarka Dianoga. Jedno jest pewne. Mocno się odchudzimy. Pozbyć się pewnie macek muszę. Nie
oko, w oko mu celuję. Ten, tu, masz. Robi się coraz gorzej, ściany znowu się poruszają. Zajęcie się na czas pewnie, nie? Jak zwykle. Oko w oko. Hop, hop, hop. Uwaga, ściany znowu się ruszają. Rypio, wyłączysz wszystkie zmiatarki śmieci na poziomie aresztu? Marło? Chyba tak, chyba marło. Ej, to nam spada na głowy, wiesz? Trzeba dobra. Gdzie oni są? Komunikator? O, kredy. Wyłączyłem go. Mam metalowe ciało. Biedny panie. Jestem, nie jest! Hej! Hej, otwórz głaz konserwacyjny na jednostce! 3, 2, 6, ty ognie, 2, 7! Dziękujmy gwiazdom, Artur. Poczekaj! Widziałeś ten nowy VT-16? Da. Przepraszam, że przeszkadzam. On... A, co to było? Nic. Może znowu ćwiczenia? Chodźcie, musimy działać szybko. Ale... i w ciszy. Ale ja nie... Boże! Nieźle się maskował. Nawet tak przejść. O kurde, jest ich więcej. No to pięknie. No tak. Nie widzą przez te maski za dobrze. O co chodzi, przyjaciel? Mówi, że konsola sterowania promieniem jest przed nami, ale konieczne będzie obejście systemów ochrony. To ten siarad tu się przyda. Ania, konsola jest w tym kierunku. Nie mogą mnie zobaczyć. Przydadzą się umiejętności Jedi. Jest jakiś szeroki wybór. Tylko co ja mogę zrobić tutaj? Jakby wcale jest ich nie widać. Mogę tak przejść, jak gdyby niby nic.
Nie, to w ogóle zadziała? Chyba takie rozproszenie, chyba tak na chwilę. Tylko co ja mogę tu zrobić w ogóle? Znajdę sposób. Nie. Chociaż coś może podziała. No niby, ale. Chyba za dużo nie zmieniło. Może znowu. Strasznie daleko na dół. Vader powinien popracować nad bezpieczeństwem. Zadziałało chyba. Chyba tak miałem zrobić, nie wiem. Nie chciałem ryzykować w sumie. Ale miałem wrażenie, że o to chodziło. No bo jednak takie małe zagadki. Czy takie odnosiłem wrażenia? Obecność, której nie czułem. O... Nie, to nie to. Trzeba mieć odwagę. No, to dalej. Co? Aha. Ej, wcześniej nie mieliśmy broni, a teraz macie. Aha. To będą osiągnięcia agresywne, coś tam. Czekaj, czekaj. Jakie odbicie. No to już raczej takie cień raczej było, a nie lustrzane. Aha. Jeszcze więcej. Naprawdę, czuję jakbym naprawdę były strzelanki jakieś. Czas, żebyś mi się zregenerował. Nie.
to. Nie, teraz lipa. Jak ja mam się tego pozbyć? Ha, po prostu. A to luzik, dobra. Myślałem, że coś. Że coś trudniejszego będzie, ale jednak nie. No i mam. Gdzie on to trzyma? Co jest? Dziwnie to trzyma, że tak pomiędzy nogami. Dobra. Spoko. W ogóle? I... co? A i teraz to. A, teraz z nimi. To co się odwala? Dobra. Wszyscy? Mi się wydaje. Nie, nie wszyscy. Jeszcze coś? Aha, jeszcze więcej. No, takie małe przybieranki w sumie. Dobra. Przydało się. Aha, i tak do tego, aha. Nie chciałem to wziąć. Nie teraz, no. Myślałem, że to auto jest wymagane, ale jednak nie. Źle skręciliśmy. Nie ma zamka. Będą stanąć. Dobra. Aha, jeszcze. Widzę,
Tylko co teraz? Aha. Powodzenia. Jeśli mnie powalisz, stanę się potężniejszy, niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. Przynajmniej dane w Artu są nienaruszone. Jeszcze nie przegraliśmy. Musimy dostarczyć te informacje do bazy rebelii na Jawinie 4. A właściwie co to za informacje? Schematy techniczne tej stacji bojowej. Liczę, że po ich przeanalizowaniu uda się znaleźć jakiś słaby punkt. Skomplikowana sprawa, na którą się nie pisałem. Jak tylko dostanę nagrodę, to stąd znikam. O nagrodę się nie martw. Jeśli chcesz tylko pieniędzy, to tylko je dostaniesz. No dobra. Wielka świątynia. Jawin 4. Dzień dobry. Dobrze widzieć, że żyjecie. Proszę, idźcie szybko do centrum dowodzenia. Generałowie czekają na te plany. Przyjmę się o drzewka umiejętności, to... Aha, dobra. Chyba wezmę sobie tak dodatkowo. Chociaż mi to... Może na razie mi się jakoś tak się jeszcze nie przyda, ale... Myślę, że może mi się jeszcze przydać. Takie dodatkowe zdrowia. Czemu nie? Macie te plany? Szybko, musimy je natychmiast przeanalizować. Dobrze, ale... Dobra, to co tu mamy w sumie? Tak tylko sprawdzam. Co my tu mamy? Nie wiem, o co chodzi z tym, ale dobra, no myślę, że zrobimy to później może. Jak na razie lecimy dalej z tą fabułą. Stacja bojowa jest silnie chroniona i dysponuje siłą ognia większą niż nawet połowa flotu. Analiza dostarczonych nam przez księżniczkę Leje planów pozwoliła znaleźć słabość. Mały, jednoosobowy myśliwiec powinien przedrzeć się przez zewnętrzną osłonę. Wszyscy dostatka i niech moc będzie z wami. Dobra. To czerwony dowódca. Nie mamy szans, nie robię się zrobić na sumie. Do roboty, zgadzam. Musisz się chyba porozwalać, nie? Dobra. Czekaj.
Oj. Wait. Kilka już nie działa, ale może zniszczyć więcej. Hop. Oj. Już się rozbiłem. Dobra, jest. Stop. Żaden problem chyba. Tylko co dalej? Aj! Oj! Przepraszam za tortu! Wow! Oj! Jest? Sam ich zniszczę. Osłaniać. Chciałem rozwalać te bacze rzeczy. Centralny wylot jest zamknięty, póki pozostałe działają. Musimy go otworzyć. Ale wejdę za i wyraźniej do naszego małego przeżycia. Chciałem rozwalać. Ty już chyba? Nie. Czekaj, co? Ojajaj. Dobra, ogarnę, więc o co chodzi w sumie. Dobra. Jeszcze jedno zostaje. Tylko czy to jest? Czerwony 5. Główny wylot jest
młody, 1 na 1 000 000. Pamiętaj, moc będzie z tobą zawsze. On to ma w głowie. Tego mądre myśli. Okej. Dobra nadzieja. Część ukończona. Świetnie. Nowa nadzieja, dokładnie. Będziemy już do kolejnej części. Imperium kontratakuje. I przy tym już zostanę. Mam nadzieję, że mi wszystko się spodobało. No, można mi napisać w ogóle, no można dać mi znać w ogóle w komentarzach pod filmem. No bo tak jak widzę, to całkiem dużo jeszcze zostało mi poziomów. A to przechodzenie nie jest, wiecie. Wiecie. Więc póki co ode mnie na tyle. Widzimy się następnym razem. Więc do usłyszenia, na razie, cześć!